Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc cóż, w dniu wczorajszym zakończyłem w końcu Remas Maślans, tak wyszło. Ale tak, zakończyłem kolejny rozdział kanału, jakim było ukończenie Oriego Jedynki. Więc cóż, dzisiaj w tym oto momencie rozpoczynam nową przygodę właśnie w grze Hollow Knight. Kolejna metroidvania, kolejna bardzo cudowna gra. Przynajmniej z tego, co zauważyłem. Powiem wam szczerze, Hollow Knight, jeśli chodzi o mnie, jest w dosyć dziwnym miejscu. Bo to jest to gra, którą zarówno znam, jak i nie znam. Nie znam głównie dlatego, że widziałem trochę początku gry i tam parę urywek z jakiegoś późniejszego etapu. Więc no. A z drugiej strony nie znam, bo od tego czasu wyszło trochę aktualizacji, jak widać, tu są cztery łącznie dodatki. Akurat tak fajnie zrobione, że mogę w dowolnym momencie, wiecie, kursor uruchomić, w dowolnym momencie napada się przerzucić, no i tak. Więc no, będzie to rozgrywka taka na wpół w ciemno, można powiedzieć. Ale nie będę może dłużej, nie będę bardziej przedłużał, rozpoczynamy rozgrywkę. Nowa gra. I jeszcze tylko... oczywiście kalibracja. W sumie... dobra. Później będę się w to bawił, jeśli coś będzie nie tak. A póki co skupmy się na... obejrzeniu pięknej scenki. W dziczach, poza granicami, mówię twoje imię z Revenance, nie wiem co to jest, i żalem. Nikt nie mógł opanować naszych dzikich dusz, ale ty spotkałeś wyzwanie. Dobra, nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. Może dlatego, że no. Jestem poza wszystkim trochę rozkażony, trochę już wymęczony, ale mniejsza. Odcinek musi być, jeszcze mam werwę, chęć, siłę, to będzie. I mamy jakąś scenkę. O co dokładnie chodzi? Powiem szczerze, nie wiem. No ale jest jakieś czarne coś z jakimiś... nawet nie wiem, co to, przyciski? Dobra, mniejsza. Naprawdę mniejsza o to. Zobaczymy, co dalej po prostu wyniknie. No. Idzie sobie jakieś małe tworzonko, prawdopodobnie jakiś żuczek. W ogóle nie wiem, czy wspominałem, ale cała gra toczy się na płaszczyźnie takiej właśnie mikro. I właśnie będziemy podróżować po królestwie pełnym różnych robaków, żuczków, malutkich istot. A jednocześnie jest to świat w rozpaczy, w zniszczeniu po prostu. W ruinie wręcz. Więc no, ciekawa mieszanka. Ale dobra, mniejsza z tym. I oto w tym momencie rozpoczyna się nasza rozgrywka. I sterujemy naszym żuczkiem. Możemy chodzić prawo, lewo, możemy skakać i uderzać mieczykiem. To chyba wszystko, co potrafimy na obecny moment. Więc tak, póki co jeszcze, jak jeszcze właśnie kojarzę niektóre elementy, to jak widzicie, są tutaj sekrety, jakieś po prostu przejścia, sekretne znajdźki w ogóle. Ale no na razie taki kozak, że wiem, co się dzieje, wiem, co zrobić, ale lada moment już nie będę tak kozaczył. Po prostu będę na terenach, których nie znam. Dobra, a tutaj coś jest? Nie, chyba nie. Dobra. Czy nie wiecie, co jest najgorsze? Nie wiem, czy chodzić i grać krzyżakiem, czy gałką. Bo obie opcje się wydają sensowne. I no, nie ukrywam, z Oriego jestem trochę przyzwyczajony bardziej do gałki, ale z drugiej strony tutaj krzyżak pasuje bardziej. I widzę, że czasami będą delikatne ślizgi na sterowaniu, co może być dla mnie zgubne. Okej. Okay. Wyższe bycie. Te słowa są tylko dla ciebie samego. Twoja wielka siła odznacza cię wśród nas. Skup swą duszę i osiągniesz czyny, o których inni mogą tylko marzyć. Przytrzymaj B, żeby skupić duszę i się leczyć. Inaczej mówiąc, jak trzymam B, będę mógł się leczyć. Ale póki co nie jest jeszcze mi potrzebne, więc... aby tak zostało jak najdłużej, bo wiecie...
Po prostu im mniej lamimy, tym lepiej będzie później. I dobra. Dobra, kolejne kamyczki. Ogólnie mówiąc, z tego co pamiętam, nawet gdyż tam pamięć może mnie zawodzić, te kamyczki to chyba jest jakaś waluta ogólnie w tej grze, za którą będzie można kupować jakieś znajdźki i różne rzeczy. Oraz to, co też było w drugiej części Oriego, mapy. Bo jak widzicie, które to było? Sprawdzam sterowanie jeszcze dzisiaj, ja już nie mam pamięci do tego. A, dobra, nie. Czyli póki co nie mogę wam pokazać nawet mapy. Dobra, mniejsza. I okej, mam tutaj taki kokonik, motylki. To jest ogólnie ciekawa sprawa, bo patrzcie, jak to uderzymy. Wydają takie stworki, które jak bijemy, zabijemy, dostajemy niebieskie maski. Maski do rozmowy z życie. I te niebieskie to jest coś na zasadzie tymczasowości. Działałem w sumie jak zwykły, nie wiem, się niczym poza tym, że jak oczywiście stracimy, to nie da się ich odnowić. Skupianiem dusza, nic. Ale no, poza tym to się niczym nie różni. O, tam coś było. I oczywiście. Dobra. Więc tak, dobrze. I jeszcze póki tu jesteśmy, jako że mówię, trochę gry kojarzę albo różnych trików, chciałbym wam pokazać coś, co prawdopodobnie większość nowicjuszy by nie ogarniało. Dobra, muszę teraz na gałkę się przerzucić. Jak widzicie, straciłem jedną maskę, ale tu jest taka sztuczka. Da się, chwila, da się stąd w ogóle wrócić? O tym nie pomyślałem. I znowu, wyższy bycie, te słowa są tylko dla ciebie samego. Wśród naszych ziem nie ukrywaj swojej prawdziwej formy. Pozwól nam wszystkim kąpać się w twym majestacie. Gdyż tylko królestwo takie jak to mogło produkować się tobie podobnych, coś tego typu. I coś tu mamy. A jest to konkretnie czarm, czyli można powiedzieć przypinka. Furia upadłego. Nie wiem, jak to do końca działa, ale ogólnie właśnie takie rzeczy będzie można później w miejscach, w których, jak to się nazywa, w miejscach zapisu, w punktach kontrolnych, coś ale ogniska w Dark Soulsach, czy te całe stacjonarne punkty w tym, jak to się nazywało, w Orim, wiecie, w jedynce, to właśnie w takich miejscach będziemy mogli zostawiać, znaczy siadać, zapisać miejsce, w którym będziemy się odradzać, takie różne rzeczy, oraz właśnie zarządzać tymi szypinkami. Więc no, co o tym są. Jestem, gdzie to mogłem przecież tam pójść teraz. No trudno. Jest taka ciekawostka mechaniczna i w ogóle. Jak mówiłem, w niewielkim stopniu, ale jednak trochę kojarzę parę rzeczy. Możemy tam pójść jeszcze raz? Nie, chyba to nie ma sensu. Dobra. Skupmy się może na graniu, a nie na jakichś kłopotach. I ponownie, wyższe bycie, te słowa są dla ciebie samego. Za tym punktem wejdziesz do ziem króla i stwórcy. Zatrzymaj się przy tym znakiem i obej to było przestrzega naszych praw. Bądź świadkiem ostatniej i jedynej cywilizacji wiecznego królestwa. Halaunes, zresztą Halaunes, nie jestem pewien. Tak. Wielkie, wspaniałe królestwo, którego brama oczywiście jest zamknięta i trzeba ją rozwalić, bo jakby inaczej. A więc idziemy i proszę, co nas wita? Zapadnięty most. Takie wieczne, piękne królestwo. No. Da się jakoś wolniej chodzić, bo w sumie nie sprawdzam tego nigdy. Nie, nie da się, jest jedno tempo dosłownie. Dobra. Dirf Mouth. Zanikająca... Czemu zanikające miasto? No i tu mamy NPC-a. Nazywa się Starszy Robak, czy coś takiego. O, ej tu, o, witaj podróżniku. Obawiam się, że tylko ja zostałem, by cię powitać. Wiesz, nasze miasto ostatnio trochę ucichło. Pozostali rezydenci wszyscy znikli. Udali się w dół tą studnią. Jeden po prostu kawałek po kawałku. Jaskinie poniżej.
A było tam kiedyś wielkie królestwo pod naszym miastem. No już dawno popadło w ruinę. Jednak nadal przyciąga ludzi do swych głębin. Bogactwo, chwała, oświecenie. Ta ciemność wydaje się obiecywać wszystkie rzeczy. No, jestem pewien, że też poszukujesz swoich marzeń i snów tam w dole. Cóż, uważaj. Tam jest jakiś chore powietrze, które wypełnia tamto miejsce. Stwory stają się szalone. Podróżnicy są okradani ze swych wspomnień. Może jednak sny nie są czymś dobrym. Wielu przychodziło z nadzieją, że królestwo wypełni ich pragnienia. Hollow Nest, jakie kiedyś nazywano. Ponoć największe królestwo, jakie kiedykolwiek było. Pełne skarbów i sekretów. A teraz jest niczym więcej niż tylko zatrutym grobowcem pełnym potworów i szaleństwa. Wszystko Fates to było. No wszystko po prostu zanika pewnego dnia, czy w końcu, tak mi się wydaje. Czujesz się zmęczony? Ta ławka może być żelazna, ale zapewniam cię, jest dosyć komfortowa. Nie ma lepszego miejsca, żeby zebrać swoje myśli przed udaniem się w dół. Plus, no, lubię towarzystwo. Nie to, że wydajesz być gadatliwym. No i właśnie tutaj można usiąść, żeby odnowić sobie grę i inne takie rzeczy, i tutaj właśnie w tych czarmach całych. Więc w sumie od razu może ubierzmy to, bo w sumie tam ciężko mi stwierdzić, czy mam cokolwiek innego. Ogólnie mówiąc, to działa podobnie do kamyczków w Warim dwójce ponownie. I co to co to daje? A zwiększa siłę, jak jesteś bliski śmierci. No okej. Nie to, że chciałbym być bliski śmierci, ale zobaczymy. Więc dobra. Tam ogólnie w dół się idzie dalej. Ale najpierw chciałbym zobaczyć tutaj to miejsce, bo go nie kojarzę. A, nic tu nie ma. Okej. Okay. Nie, dobra, jest coś takiego. Kamienne drzwi z prostym zamkiem. Okej. Okay. Czyli jakieś drzwi. Dobra. Nie będzie nic istotnego. I póki co skupmy się w takim wypadku na zwiedzaniu tego miejsca. A i właśnie, dostaliśmy pierwsze obrażenia, które można wyleczyć, więc proszę, trzymam B i to pomału leczy. Dobra. Więc tak. Powiem szczerze, że w tym momencie kończy się po części moje wiedza o grze, jeśli chodzi o to, co mam robić. I zaczyna się moja wiedza o lamieniu. Jak widać. No tak, nie ukrywam, no. Lokację może i znam. Ale nie pamiętam ni cholery, co tutaj trzeba było zrobić, więc no. Po prostu idziemy, pozwiedzamy sobie trochę, póki jeszcze jest czas antenowy. Może coś ciekawego z tego wyniknie. Okej. Okay. Jakieś miejsce. Okej. Okay. Więc to chyba coś, co było tam, wiecie, na tym zwiastunie? Nie. To, no, na intrze. Tak, wygląda podobnie. I mam tu jakiegoś towarzysza. O, witaj. Jak przyjemnie spotkać innego podróżnika w tych zapomnianych drogach. Jesteś niskim, ale masz silny wygląd. Nazywam się Quirrell. Mam coś na kształt obsesji. Uncharted, nie pamiętam. No, powiedzmy z niezamieszkałymi, zapomnianymi, czy tam nieodkrytymi miejscami. To starożytne królestwo trzyma dużo fascynujących tajemnic. I jedna z najbardziej intrygujących stoi tuż przed nami. Wielkie kamienne jajo. Spoczywające w zwłokach starożytnego królestwa. I to jajo.
że ono jest ciepłe. Na pewno wydala z siebie unikalne powietrze. Czy może być otwarte? Wszędzie wokół niego są dziwne odznaczenia. Och, uwielbiam tajemnice. I kto wie, jakie inne, znowu nie pamiętam. Może to był coś na kształt dziwy, niesamowite rzeczy, cuda, nie jestem pewien. Leżą nawet głębiej poniżej nas. Przez tak długi czas czułem się przeciągany tutaj. Tak wiele opowieści, pełnych cudów i horrorów. Nie mogłem dłużej się opierać, musiałem zobaczyć to dla siebie. I kiedy czas... I w jakim czasie zdecydowałem się nadejść? Ten martwy świat ożył. Kreatury powróciły, czy są gotowe do działania. Ziemia trzęsie się. Powietrze jest... Fik to chyba było. Powiedzmy gęste. Ciekawe mnie, co to wszystko spowodowało. Okej. A chwila, ja tak już wychodzę, przeczytam jeszcze z dalsza część. A kto wie, może jakaś fajna znajdźka tu będzie. Nie, pusto. Szkoda. Po prostu szkoda. Dobra, no to idziemy. Zobaczymy, co dalej. Ja już jakieś pomniki, inne rzeczy, które mogę rozwalać, a ja jako, że lubię rozwalać, to będę rozwalał. I dobra. O nie. Znowu przeciwnik. Dobra. Dobra. Całe szczęście coś łatwiej się wydają. Jeśli na spokojnie do tego podchodzić, oczywiście. Pewnie spokój niedługo mnie opuści. Wystąpi go... Jak to się nazywało? No... Panika. No więc nie, ale... Póki co nie będę się tym przejmował. No naprawdę, po prostu idźmy przed siebie. Szukajmy jakiegoś fajnego miejsca, czegokolwiek i... Po części warto też byłoby poszukać kartografa, bo tutaj mogę z doświadczenia powiedzieć, że akurat w kwestii kartografa wiem, że trzeba go znaleźć czym prędzej, bo po prostu z opowieści różnych, czy tam z tego co widziałem, tam mówię fragmentarycznie, niektóre lokacje wydają się być naprawdę rozbudowane i tak bez mapki nie sądzę, żebym był w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Okej. Okay. Pokonamy jakiegoś dłuższego wroga nawet. Powiem szczerze, akurat znam jego sposób walki. Więc nie dziwię się, że się udało, ale... Tu mamy jakiegoś robaczka w słoiku. Okej, okay, nie da się z nim w interakcję wejść, to nie wiem co... Uderzyć? Okej. Okay. Dobra. Jaki robaczek w słoiku się cieszył, że go uderzyłem. Nic nadzwyczajnego, po prostu mamy. Zgadzam się, że to jest jakaś znajdźka i pewnie jeśli znajdę ich trochę czy coś, to nie wiem. Odblokuję jakieś przejście czy cokolwiek, ja się nie znam. I... Okej, jesteśmy chyba w jakimś innym miejscu. No na pewno w innym, bo jest takie tak... różowi. I jest pełno kryształów. Jakaś postać, która sobie podśpiewuje. Ciekawe, czy wy to słyszycie. No, ja to słyszę dosyć dobrze jednak. Ze względów różnych nie mogę tego podgłośnić. Jeśli mam podgłośnić, to mogą mieć problemy z tym, że dźwięki będą mnie zagłuszać. Może postaram się coś zrobić, ale mniejsza. O, zakop moją matkę. Bladą i slajdy, nie jestem pewien. Zakop mojego ojca z oczami zamkniętymi. Zakop mojej siostry, dwie. Kiedy już zakończysz, zakop też mnie. No, taka dziwna piosenka chyba. Aha, znasz tą? Jest jeden z moich ulubionych. Możemy prośpiewać coś innego, jeśli chcesz. Ty zacznij śpiewać, a ja dołączę. Jestem pewna, że masz piękny głos. Haha. Więc... Po co tu przybyłeś? Jeśli chcesz zostać bogatym, tylko spójrz wokół. Te kopalnie są nadal pękają po prostu w bogactwach.
Jest tutaj dużo dla każdego. Po prostu weź kilof i dołącz. Aha. Och. Zakup rycerza z jej zniszczonym nail. Nie wiem, czy chodzi bardziej o paznokieć, czy o gwóźdź, ale nie. Zakup kapłana albo księdza. Coś o kronie? Ja nie pamiętam reszty tego. Może po prostu tylko będę nauczyć. Aha. Czyli po prostu taka postać, którą można spotkać, z nią pogadać i tyle w sumie. No dobra. No skoro już tu przyszliśmy, no to zobaczmy, co oferuje całe to miejsce. Może na tam coś ciekawego. Okej. Okay. Jakieś trzęsienie ziemi. Nie podoba mi się to. I to naprawdę bardzo nawet się nie podoba. Ale no cóż, poza tym, że jest trzęsienie ziemi, to nie ma niczego. Po co to zrobiłem w ogóle? Dobra, nieważne. Ale to jest w ogóle jakiś posąg, który znowu nic nie można z nim zrobić. Prawdopodobnie będzie się coś robiło później, albo... Jeszcze jest bardzo oczywistą rzecz. To uderzamy go. Ej, ta gra jest naprawdę nietypowa z tym swoim podejściem do tego. Po prostu trzeba wszystko bić, żeby coś tworzyć. No cóż, no, zrozumiałe może i trochę nawet, ale bardzo nietypowe, to akurat mogę wam zagwarantować. Po prostu podejście, bij wszystko, żeby to tworzyć. No, ale dobra, mniejsza z tym, no. Każda gra ma swoje sposoby i w sumie nie będę krytykował ani nic, bo to jest takie też... To jest nic złego, tylko po prostu takie... Czasami wolałbym jakąś zwykłą interakcję, wiecie, niż bicie wszystko. Okej, spadłem gdzieś, gdzie z tego co widziałem są zamknięte bramki, więc nawet nie mogę tam pójść. Super. No i pieniądze mi znikły. Tak. Dobra. Dobra. Powiem szczerze, tą lokację jak jeszcze właśnie kojarzę, jako tak oni pamiętam, powiedzmy, układu, a nie co gdzie jest i dlaczego, ale jak ją kojarzę, po prostu jeszcze jestem w stanie powiedzieć, tak, tutaj mogę coś podziałać, tak. Tamtą bardziej różową, co wydaje mi się, że jeśli chodzi o nią, to raczej tam nawet nie ma co robić. Przynajmniej teraz, bo tam było trzęsiące się ziemię, więc obstawiam, że podobnie jak w Orin trzeba będzie znaleźć po prostu coś, co pozwoli mi to rozwalić. A póki co po prostu nic tam nie zrobimy, bo co, lokacja wydaje się być zamknięta przed nami. Ale dobra, idziemy. Jedziemy po prostu, może naprawdę natrafimy na coś fajnego. No. Na spokojnie, Gwiazdy Kluczu, nie musisz tak śpieszyć. I przy okazji znowu robak w słoiku, więc... Tak, jestem pewien po prostu w tym momencie, że to są jakieś znajdźki, których będzie więcej. Albo one są po prostu dla samego bycia. Aha. Czy nawet tam nie mogę dojść. Albo będzie z nim coś więcej, ale... Definitywnie teraz tam nie wejdę, potrzebuję po prostu jakiejś tam lepszej mobilności, czy wyższych skoków, cokolwiek, po prostu, no... Jest... Bez przesady, wpaść tak na takiego małego jełopa. Dobra, mniejsza. Mniejsza o to. I jesteśmy... w jakimś... dziwnym miejscu, na którym jest mnóstwo platform. Okej. No dobra. Dobra. Chwila, chwila. Platformy. Powiem szczerze, chociaż jak mówiłem, trochę się gubię, to akurat pamiętam jedną rzecz związaną z tym miejscem. Dobrze trafiłem. Mamy naszego sprzedawcy map, który sobie nuci. Powiem szczerze, nie kojarzę, żeby po pierwsze on nucił, po drugie, żeby był tu tak dużo papierów, ale okej.
ciocka. O, witaj tu. O, witaj, witaj. Przybyłeś tutaj na dół, by zwiedzić te piękne stare ruiny? A nie przejmuj się mną. Też lubię dosyć zwiedzać samemu. Zagubienie się i odnajdowanie swojej drogi z powrotem jest naprawdę przyjemnością jak żadna inna. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, ty i ja. Jestem kartografem z zawodu i pracuję nad zmapowaniem, czyli nie wiem, naszkicowaniem map tych terenów. Czy chcesz zobaczyć, czy chcesz może kupić kopię mojej pracy do tej pory? No właśnie w tym momencie mam dostęp do mapki, 30 monetek, czy kamyczków, nie wiem jak to nazwać, mamy, dobra. I w tym momencie LB pozwala oglądać mapkę. No. Mapa może być przydatną rzeczą, ale ona sama nie pokaże ci, gdzie jesteś. Jeśli nie jesteś zbyt dobry w kierunkach, sugeruję kupienie kompasu od mojej żony i Zeldy. Właśnie teraz otwiera nasz nowy sklep z mapami w Dirtmouth. Podkreślam, że to miasteczko, w którym byliśmy na początku. Sprzedając przy okazji mnóstwo przydatnych rzeczy podróżnikom takim jak ty. Nawet możesz sprzedawać czasami część moich starych map. Pojawiam się, żeby się z nim zobaczyć, kiedykolwiek tylko skończę, no, tworzenie mapy danego terenu. Jest taka podekscytowana, żeby mnie zobaczyć. No, i w tym momencie mam mapkę. Piękna. Tylko jak widzicie, no... niewiele tu daje, ale to szczęście... jestem w stanie ocenić, wiem, gdzie jesteśmy. Bo jesteśmy tam z tym, przy tym rysunku jakby z długim nohalem, czy co tam jest. I wyżej były te wszystkie, te tamte, no, jak to się nazywa, platformy. A idąc w dół, możemy dojść do tego miejsca, o którym wcześniej mówiłem, że po prostu nie jesteśmy w stanie tam wejść, bo było zamknięte. I może to być głupie, ale powiem szczerze, na obecny moment chciałbym to jeszcze zobaczyć, w sumie. Nie ukrywając, po prostu... ciekawie, czy dosłownie można tam dotrzeć, czy to jest też zamknięte od tamtej strony, nie wiem, czy by jakiś klucz znaleźć. Dobra, mniejsza zresztą o to. Po prostu. Aha. Ja sobie kopałem kamyczkę od tej sekretna ściana. No nieźle. Dobra. Nie spadaj. Super. Co ja narobiłem? Bo nie wydaje się, żeby to było coś dobrego. Moje kamyczki. Dobra, mniejsza. Widzę, że... marę na walk. No, ale nie wskakuj postać, proszę cię. Nie wskakuj w ataki wrogów. Całe szczęście jest jej przyjemny system leczenia, który pozwala się często leczyć, więc... ja. A jeśli będą jakieś problemy, to raczej sobie z nim poradzę. Mniej lub bardziej. Dobra, teraz jeszcze tylko po mojej kamyczki. I... czy mapa pokazywała coś w tamtych terenach? Nie, na mapie ich nie ma, więc... skoro ich nie ma, to... Warto byłoby je właśnie zobaczyć samemu. Aha. Serio. Kamyczki i teren, do którego i tak się teraz nie dostanę, no... wspaniała po prostu oferta. Wiecie, nie to, żebym narzekał, bo jednak teren, do którego się nie mogę dostać, to jednocześnie dobry i zły znak. Przy czym dobry, bo zawsze, jak jest jakiś teren, do którego nie można dostać teraz, oznacza, że wcześniej czy później tam będziemy, ale jeszcze nie teraz. Albo, że jest to po prostu zdoba terenowa. Któryś z tych dwóch na pewno. Okej. Jakieś wielkie robactwo. Nie wiem, czy chcę je spotkać. Wydaje mi się być groźne. A, super. Nie da się ich nawet zniszczyć. Dobra, czyli po raz kolejny po prostu przeszkody, które mają tylko uprzykrzyć życie czy coś. Dobra. Nie, kamyczek.
Te. Dobra. Najpierw byś dowiedział, żeby być ostrożniejszym. W sumie tyle. Może powinien naprawdę się skupić na zwiedzaniu komarów i innych takich potworów, a nie chodzić po jakichś niewiadomo jakich terenach. O, chociaż, no, jak już mówiłem wcześniej, tak teraz też się tu... Że... Nie. Problem jest taki, że naprawdę nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić, tak naprawdę. No, dobra, może mam tylko jeden kierunek, bo tu jest też jakiś rysunek takiego jakby... Nie wiem, jakiś diabła? Czy jakiegoś rogatego, nie wiem, stworzenia? Ciężko mi naprawdę to nazwać. Aha! Czyli muszę tędy przejść, innej drogi nie ma. Dobra. Pewnie to wielki błąd, ale jak już widzę kamyczki... Ciężko mi po prostu, wiecie, przegapić okazję. Nawet kosztem stracenia paru punktów życia. Dobra, więc idziemy, po prostu skupmy się na tym, żeby sobie poradzić. Chcę. O. Nie dam rady zebrać, niestety. Tak. Super. Stracimy dwa życia, nie? Tutaj, wiecie co, nie, lepiej tam jeszcze nie iść. Może kiedyś, ale póki co tam tylko potracę życie. Okej, teraz w takim wypadku jesteśmy w kolejnym miejscu. Dobra, był tu jakiś znak, to pozwólcie, że zanim będę zwiedzał wszystkie lokacje, chcę zobaczyć, o co chodzi z tym znakiem. Łoweczka. Dobra, i... Jest jakiś teren, no i ogólnie to właśnie coś, co do sprawdzenia. Tola Machine z symbolem Staga. Stag to był jakiś robak, ale nie jestem pewien. Wsadzić Geo. A, czyli taka kabeczki się nazywają Geo. Okej, okay, dobra. No to oczywiście, że wsadzę. I co to da? Okej, okay, ja tworzyłem jakąś wielką bramę, ale co poza tym? Żebym musiał znowu uderzyć. Aha! Dobra, wiecie co? Ja wiem, co to jest. Powiem szczerze, w tym momencie odblokowaliśmy sobie żuka, który jest transporterem. Witaj, mała istotko. O, to były wieki. Czem wiek, od kiedy ostatnio słyszałem dzwonienie dzwonka stacyjnego. Brakuje mi słów, naprawdę nie wiem czemu. Okej, jego dźwięk odbił się echem przez Stagways, czyli po prostu tunele stagów, i przywiódł mnie do ciebie. Trochę zeszczywniałem i zostałem się zmęczony przez te wszystkie lata i wiele zapomniałem, ale dźwięk dzwonka zawsze przywoła mnie z powrotem. Te Stagwaysy, czyli to chyba trochę taka gra słów ze Stag i jednocześnie Subway, czyli metro. Powiedzmy, żukowe metro niech będzie. Rozciągały się na wszystkie głębiny Hollow Nest. Jeśli będziesz chciał nim podróżować, zawołaj mnie z platformy. Zabiorę cię, gdzie tylko musisz iść. O, do Dirtmouth mogę już. Ciekawe, wiecie co? No, to raczej zrozumiałe, że jak już odlokowuję sobie fast travel, to od razu będę mógł z niego korzystać. Ale no, po części spodziewałem się, że najpierw trzeba będzie tutaj też jakoś ręcznie otworzyć, a nie już od razu. Okej. To miejsce. Jesteśmy blisko powierzchni, tak mi się wydaje. Jest tu miasto. Powinieneś wykorzystać okazję, żeby odpocząć. To miejsce było kiedyś pełne podróżników. Przybywających i odchodzących. Wydaje się być dużo cichsze teraz. No okej, okay, dobra.
Więc jesteśmy z powrotem w Dirtmouth. Zamknięte. A, no oczywiście, wajka, którą trzeba uderzyć, bo nie da się inaczej otworzyć. A, no dobra. Dobra, oj, otworzyło się miejsce. To jest chyba ten cały sklep z mapami. Tak. Przyszedłeś kupić mapę, czyż nie? Tak naprawdę powinieneś rozmawiać tam z... w dobie targu z moim mężem. Ale co za niespodzianka! Udał się ku dołowi. Ja czasami się pojawiam, żeby przynieść nowe mapy do sklepu, ale... Ja chciałem, żeby spędzał trochę więcej czasu tu u góry, tu ze mną. Tak szczerze, to sam osobiście nie interesuję się za bardzo sprzedażą detaliczną. No dobra, to teraz spójrzmy, co my tu mamy. I co tu mogę kupić? Dobra, pierwsza rzecz to jest kompas. Okej, to pokazuje moją lokację na mapie. Może być. Fajne nawet. Tu mamy piórko. O! To pozwala nam aktualizować mapy terenów, na których byliśmy. Tak, oczywiście, że wezmę. Czyli teraz mapy będą się aktualizować. O tereny, ale niestety nie stać mi na kompas. Jakieś inne rzeczy, nawet nie wiem, co to ma być. No, jakieś różne. Zobaczymy. O, okej, ławeczki. Kokony. Niebieskie kokony. A, dobra, wiecie, co chodzi o to coś związanego z niebieskimi maskami. To jest... Okej. To jest chyba dla sprzedawców. Tu mamy na robacze metro. Hot spring. Co? Aha. Gorące źródła. Wiecie co, powiem wam szczerze, nie wiem co to ma być. A tutaj... To po prostu chyba można sobie oznaczać samodzielnie różne rzeczy czy coś. Dobra. Wiecie co, no... Szczerze, z tych wszystkich rzeczy najbardziej mi interesuje, czym są gorące źródła, więc... Pozwólcie, że to wykupię najpierw. I dobra, no i teraz ona już szczęśliwa, sobie stoi, tyle. Dobra. Zobaczymy w ogóle może na mapie. Okej, dobra. Czy mam jakieś gorące źródła? Nie, nie ma. Więc coś kupiłem szopinkę, ale to wszystko jest na nic. I wiecie co? W tym momencie bym też podziękował i się pożegnał. Po prostu... Odcinek i tak wystarczająco długi jak na mój gust. Nadal nie ma, mimo tego, że chyba dopisałem trochę nowych miejsc, czy nie? Wiecie co, nawet nie jestem pewien, ale mniejsza z tym. Więc tak, na tym zakończymy pierwszy epizod. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja akurat jestem naprawdę podekscytowany tym, że po... na pewno sporym czasie jestem w stanie ostatecznie zagrać w Hollow Knighta osobiście. Przeżyć te wszystkie ciekawe rzeczy, które widziałem wcześniej i cóż. Powiem wam szczerze, następny odcinek będzie dosyć interesujący, bo czeka nas na pewno starcie z bossem. Bo z tego co pamiętam, jak to właśnie niestety delikatne spoilery poleciały do mnie, jak przeglądałem. To nie mówię o początkach, tylko o tym później. Jest sprzed nami właśnie jakiś ciężki boss. Nie wiem gdzie, kiedy, jak, ale no. Dobra, mniejsza, bo szkoda głupoty. Po prostu dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym epizodzie. Hej, hej.